Co się tak kręcicie jak smród po gaciach? Do dzieła! Jasne, sklep otwarty. A dla młodego? Coś ci chodzi po głowie? Trzymajcie się! Dobra. Jeśli chcesz nas wszystkich puścić w otchłań, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. To twój pomysł. Szukamy własnej ścieżki, nie? Bzdury. To stąd ty przeszedł dalej, a kamień jedności go ochroni. Gotowy? Gotowy. Panowie, jeśli to koniec, było miło. Więcej wiary, głowo. Mogę mieć takie mdłości bez żołądka. Przestań, to było świetne! Spójrz! Wieża! Wiedziałem, że coś tu będzie! Coś takiego. Jak ukryć coś, co istnieje we wszystkich światach? Przesunąć to w przestrzeń pomiędzy światami. Ter był zmyślny. Po drugiej stronie jest Jotunheim? Niemożliwe! Przecież nie idzie się przez Vanaheim, żeby dotrzeć na szczyt Midgardu. Jak mamy jej użyć? Sugeruję zajrzeć do środka, ale zachowaj ostrożność. Wyzwania Tyra nie są tak proste, na jakie wyglądają. Zauważyłem. No, ja też. Trochę tu pusto. Postument. User joined your channel. Hej. Siema. O nie! Pochłonął kamień! Wieża. Kończę go doma. Wchłania energię kamienia. No właśnie. Coś się dzieje. Ja się wpadłem szybko w tym, tak. Rusza się? Rusza się! Wie, co ma robić. Kamień wypełnił swój cel. Tak działa na będzie Tyra. Bez zmian. Co stanie się teraz? Nie wiem, bracie, ale po tym locie najgorsze mamy już za sobą. Nie, to już nie do szkoły. Nie, jednak to jest gorsze.
Dobra, to już nie przeszkadzam w grze. Jeszcze raz? To już nie będę ci przeszkadzać w grze. Tego odcinki robisz, nie? Trzymam. Może cię później wpadnę. Dobrze, że już po wszystkim. A teraz gdzie jesteśmy? O, wygląda na Alfheim. Ula ma bolu. Kurwa, oni są przekokrzeni. Uwaga!
Kuźwa! Czemu ta walka jest taka przekokrzona? Ktoś może mi to odpowiedzieć? Oh!
O nie! Wróciliśmy do Hel? O rany! Nadchodzą! Przygotuj się! Hel był najłatwiejszy. To już musi być koniec. Muspelheim, nie będzie miło. Chwila przerwy! Chyba wszystko. To chyba koniec. Tak, ale gdzie jesteśmy? No właśnie.
Asgardzie! Tam jest most! Udało się! Wieża jest na swoim miejscu! Teraz komnata podróży przeniesie nas do Jotunheimu. Jak Tyr to zrobił? Odyn podejrzewał, że giganci mieli resztki pierwotnej jotuńskiej esencji kreacji. Materii, z której powstały światy. Kamień jedności zapewne składa się właśnie z niej. Powierzenie go komuś obcemu, nawet Tyrowi, świadczy o ich desperacji. Spójrzcie! Możemy w końcu rozpalić wszystkie paleniska. Paleniska Tyra. Symbol światła, które łączy ze sobą wszystkie światy. Używał takich dziwnych run? Jak teraz o tym myślę, to nie. Truma! Widzieliśmy już te runy, ale nie umiem ich odczytać. Wy to naprawdę lubicie hałasować, co chłopcy? Okej, co słychać? No właśnie, czy mogę coś... Zajmę się czymś innym. Hałasowanie to nasza specjalność. Nie wiem, co nas czeka tam w Jotunheimie, ale musimy zacierać ślady. Kruki Odyna doniosą mu o przywróceniu wieży. A nie możemy przecież pozwolić, żeby się korzystał. W porządku. Zaczynamy! Chwila, poczekajcie. Nic z tego nie będzie. Co? Nie ma kryształu podróży. Do rozszczepiania energii Tyr używał swoich własnych oczu dla ostatecznej ochrony. Ty też masz takie oczy. Nie oczy, tylko oko. Jedno! Odyn wyłupił mi to drugie właśnie po to, żebym nie mógł się przenosić. Przykro mi. Myślałem, że się uda. Co Odyn zrobił z twoim drugim okiem? Pewnie je schował w jednej ze swoich 100 kryjówek. Tak daleko zaszliśmy. Musimy coś wymyślić. Dobra, mam pewien pomysł. Wiele razy widziałem, jak Sindri, a czasem Brok, czaili się w pobliżu tamtej góry, kiedy Odyn wpadał z wizytą. Może oni coś wiedzą? Brok i Sindri! Kasna ludy.